No dzień dobry. Dzisiaj w filmie będziemy omawiać ule moje produkcyjne. Jak wiecie, ograniczałem w sezonie ule do 6 ramek. I teraz tak, po miodobraniu, od razu po wywirowaniu miodu, dwie ramki trafiły do korpusu. Tak więc tak naprawdę ograniczenie pozwoliło mi zebrać, w ogóle zebrać z tej pasieki chociażby miód, bo w tym roku było totalnie lipa z lipą. Haha, taki żarcik słowny. No i to ograniczenie pozwoliło mi cokolwiek zebrać, no ale jednocześnie ograniczyło strasznie pszczoły w czerwieniu. Tym bardziej, że miodu było mało, tak więc pszczoły jakby nie miały pokarmu cukrowego, węglowodanowego, żeby się rozwijać. Z czego powodu te ule są, no, na tej pasiece słabe, bym powiedział. Jednakże dołożenie tego cukru 2 tygodnie temu, w sensie już cukru takiego inwertu rozcieńczonego, no, ruszyło te pszczoły, więc otworzymy jeden ul, zobaczycie, jak to wygląda i sami musicie ocenić, czy wam się bardziej opłaca ograniczać, czy nie, bo to różnie bywa, ale to bardziej w podsumowaniu się skupimy na tym. Dobra. Jesteśmy na pasiece, no i jak widzicie trochę pada, no ale powiedziałem, że pokażę, no to pokażę. Otwieramy, nie wiem, ten ul, powiedzmy, otwórzmy. Tego akurat przeglądałem. I teraz jak się sytuacja ma? Tutaj jest podlane, no, 3 litry syropu. Teraz tak. Na tej ramce nie było czerwiu, na tej ramce były jajka, a na tej ramce był czerw. Tak naprawdę zostaje tylna ramka do syropu. Szczerze, wiecie, jak macie pszczoły, to wiecie, że to, no, nie bucha ten ul. Tak naprawdę, jak tutaj powinno być trochę tej pszczoły więcej, mam wrażenie. Więc ograniczenie jakby, no, faktycznie ograniczyło te pszczoły, ale do zimowli spokojnie dojdą. Ba, no, one dojdą do tego, że będę mógł je wywieźć na rzepak, jeśli zimowla przebiegnie prawidłowo, tak mi się wydaje. Taką dużą mam nadzieję, a przynajmniej. No bo jak to wygląda? No, mamy raz, dwa, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i tutaj sześć. Sześć ramek z czerwiem. Sześć ramek z czerwiem mamy. No to się wygryzie, tak? Mamy końcówkę lipca w tej chwili, to się wygryzie, czyli będzie... No już to zaczyna się wygryzać cały czas. Więc tak naprawdę tej pszczoły będzie dwa razy więcej w założeniu. Tym bardziej, że mamy jeszcze spokojnie dwa całe cykle przed sobą. No oczywiście dwa całe cykle pozwolą, że tej pszczoły będzie dwa razy więcej, razy dwa. To znaczy ta pszczoła, powiedzmy, wyobraźmy sobie, że idzie cała na zgon, bo to nie jest pszczoła zimowa w założeniu, jeszcze, chyba. No więc co będzie? Więc ta zniknie, ale z tego się wygryzie jakby cały korpus, plus ten cały korpus jeszcze wyprodukuje jeden cały korpus pszczoły. Więc w założeniu, jeśli będzie cukier, no to wszystko, i pierzga oczywiście, to będzie jeszcze ładnie. Jeszcze muszę pomyśleć, co z nabłocią, bo chciałem zebrać parę korpusów, z 2-3 może spróbować. Wiem, że to może będzie zafałszowane, a raczej na pewno będzie zafałszowane, ale to na miód pitny poleci wszystko, albo na jakieś przetwory czy coś. No, cukier generalnie jest drogi, więc no, tak czy siak, nawet jakby był zafałszowany, to i tak chyba lepiej mieć coś takiego niż nie mieć, nie? Więc no, zobaczymy. Dobra, to zamykamy. No i widzieliście, jak to się ma. Nie do końca jeszcze jest tam czerwienie na pewno, bo przeglądałem ten ul konkretnie jakoś przed tymi opadami deszczu, co się właśnie zaczęły. Tak więc tam jeszcze czerwiu nie było, ale na poprzedzającej ramce, gdzie mówiłem, że tam będzie czerw, już są złożone jajka. Trochę zamotałem, ale nieważne. Czy ograniczać, czy nie ograniczać? No, ciężko mi powiedzieć, to już musicie tak naprawdę spojrzeć na własne jakby warunki środowiskowe. Jeśli pożytek macie cały czas tak naprawdę, no i potrzebujecie tej pszczoły cały czas, żeby buchała, no to tak naprawdę wydaje mi się, że no, trzymanie tego na 10 ramkach jest zasadne. Rozbudowywanie gniazda, o, jeszcze dodatkowe nadstawki, bo niektórzy tak robią, no to już jest moim zdaniem głupota, no bo... No chyba, że naprawdę pożytki macie gigantyczne cały czas, no to tak. Inna sprawa teraz, jak się przygotowujecie na konkretny pożytek, no to teoretycznie możecie tak wycyrkulować, że odbierzecie ramki na pożytek, żeby to wszystko w miód leciało,
ale będzie ograniczenie w czerwieniu i to będzie pokutowało później. To znaczy na kolejny jakby pożytek, który już się jakby załapał w tą pszczołę, która by się wygryzła. No, po prostu musicie wiedzieć, co zbieracie. No, jeśli nie wiecie, co zbieracie, typu wielokwiat, albo nie wiecie, kiedy macie takie duże rzuty, taką dużą podaż nektaru, no to chyba nie ograniczać. To jest moje zdanie. Ja na tej pasiece, no chyba dobrze, że ograniczyłem, szczerze. No bo trudno mi porównać, bo jeśli by były te same rzuty nektaru w tym roku, tutaj, no to bym widział lepiej, aczkolwiek tu była dosłownie, no tu był brak lipy tak naprawdę, więc no wydaje mi się, że jakbym nie ograniczył, to ten miód, tak, no ten miód, co był w nadstawkach, zostałby spożytkowany na te dwie ramki, no w sumie jakbym trzymał już na full korpusie, czyli na 4 ramkach, czyli na 4 ramki mniej miodu bym zebrał, a ja z reguły zbierałem te 4 ramki z korpusu, więc teoretycznie wniosek jest taki, że pszczoły było mimo wszystko jako tako, żeby zbierała. I jeśli by były te ramki z pszczołą jakby wolne do zaczerwienia, a byłyby na pewno, no bo była posucha z miodem, no to podczas tego miodobrania lipowego, to znaczy podczas nektarowania lipy, no nie byłoby tej lipy. Więc tutaj w tym przypadku raczej się mi opłacało ograniczyć. Nie wiem, dajcie znać, jak wy to widzicie z ograniczeniem u was, czy ograniczacie, czy nie ograniczacie, jeśli ograniczacie, to do ilu ramek, jakie macie pożytki, napiszcie oczywiście wszystko w komentarzu, zapraszam do dania suba, łapki w górę, no i trzymajcie się do następnych filmów, na razie i cześć.